Czy UFO, istoty pozaziemskie mogą porywać ludzi? No właśnie, dzisiaj na temat zaginięcia Frederika Valentisza. Bardzo ciekawa tak naprawdę historia. Czy ten człowiek zaginął i został porwany przez UFO? Czy zaginął w sposób no, klasyczny, a może dziś się rozbił po prostu i do dzisiaj jego zwłoki nie zostały odnalezione? Dzisiaj na temat właśnie bardzo tajemniczego zaginięcia, a w tle istoty pozaziemskie, UFO, kosmici o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grzew dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj właśnie na temat tutaj zaginięcia Frederika Valentisha. Będę bazował oczywiście na informacjach, które zostały przedstawione przez Wikipedię, czy na Wikipedii, ale też dopowiem informacje od siebie, komentarz, bo ja znam tą historię, natomiast przedstawiając tą historię, chcę być bardziej precyzyjny, dlatego będę bazował na informacjach na Wikipedii, jeśli chodzi o Wikipedię. No więc, no przede wszystkim tutaj pojawiają się pytania takie, tak, w jakich okolicznościach on zaginął, czy żyje, czy został porwany przez Ufo. Tak, A być może po prostu zupełnie inaczej to wygląda. No więc, tak, Wikipedia podaje takie informacje: zaginięcie Frederika Valentisza, niewytłumaczone jak dotąd, wydarzenie, które miało miejsce 21 października 1978 roku, kiedy, kiedy 20-letni Frederik Valentisz zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach podczas przelotu cywilnym samolotem Cessna 182L nadciśniono Basa do miejsca przeznaczenia, którym była wyspa King w Australii. W czasie 200-kilometrowego rutynowego przelotu Valentisha skontaktował się z wieżą kontroli lotów w Melbourne, twierdząc, że był niepokojony przez niezidentyfikowany obiekt z czteroma jasnymi światłami, który przeleciał około 300 metrów nad nim. Wymiana informacji między, między Valentishem a kontrolą lotów trwa kilka minut, a na koniec Valentish powiedział, że silnik samolotu zaczyna szwankować, a jego ostatnie słowa brzmiały, to nie jest samolot. To jest szokujące, wszystko po prostu to, co podaje Wikipedia, tak? Czyli on widział na niebie prawdopodobnie statek kosmiczny, mówi, że to nie jest samolot, i potem po prostu zaczął szwankować tu jego jego po prostu, tak, samolot oczywiście wiele osób rzuca to na karpa, młody człowiek 20-letni i tak dalej, tak z drugiej strony ta odległość 200 km to nie jest jakaś duża odległość w kontekście lotu samolotem, tak, może w kontekście jazdy samolotem jest to sporo natomiast jeśli chodzi o przelot samolotem to nie jest taka duża odległość i teraz tak, śladu Walentisza ani jego samolotu nigdy nie odnaleziono. Śledztwo przeprowadzone przez Ministerstwo Transportu zakończone zostało oświadczeniem, że nie dało się ustalić przyczyn zaginięcia samolotu i pilota. Pojawienie się UFO nad Australią wywołało zainteresowanie mediów, tym bardziej, że tej samej nocy napłynęło więcej doniesień o tajemniczych światłach na niebie. Ken Williams, rzecznik prasowy ministerstwa, powiedział że dziennikarzowi Association Press, że to zabawne, jak wielu ludzi doniosło o dostrzeżeniu UFO dopiero po informacji o zaginięciu Valentisza. No i przebieg wypadku. 21 października 1978 roku Frederick Valentisz, młody pilot amator z licencją czwartej klasy i wlatanymi 150 godzinami, przybył na podmiejskie lotnisko Morabin pod Melbourne. W kapitanacie portu przedstawił plan lotu ku wyspie King w pobliżu Tasmanii w Cieślinie Bassa. Wynajął samolot i wystartował. Widoczność była dobra, a wiatr umiarkowany. Pilotował samolot Cessna 182L, czy tam 182L, z szybkością około 250 km na godzinę. Czyli no, to już pokazuje tak, że ta Cessna mogła się rozpędzić do 250 km na godzinę, On miał pokonać odległość 200 km, czyli praktycznie taki lot pół godziny. Do 40 minut, tak? No, godzinny lot, załóżmy po prostu, tak? No, bo to młody pilot z niewielkim nalotem, tam raptem 150 godzin, tak? O godzinie 19.06 Walentish nagle nawiązał łączność z operatorem lotów Stevem Robejem żądając informacji o obecności innego samolotu w tym samym obszarze na wysokości poniżej 1700 metrów. Utrzymał odpowiedź, że na tej wysokości nie ma żadnego samolotu. W odpowiedzi Valentisz raportował, że widzi duży, nierozpoznany samolot z czterema jasnymi światłami pozycyjnymi. Nie był w stanie stwierdzić, jakiego to typu samolot, ale powiedział, że ów obiekt przeleciał z dużą szybkością 300 metrów nad nim. Po chwili Valentisz poinformował, że ten sam samolot zbliża się w jego kierunku od wschodu i że jego zdaniem obcy pilot zabawia się jego kosztem. No, oczywiście domysły, które potem pojawiły się, że to mogły być myśliwce, tak? Po prostu, że w tym czasie mógł po prostu lecieć myśliwiec, no ale to przecież byłoby widoczne na radarach, tak? I teraz tak, dalej Wikipedia podaje taką informację. O 1909 Rubej poprosił Walentisza o ponowne potwierdzenie swojej własnej wysokości i o ody identyfikację obcego samolotu. Valentisz potwierdził wysokość i zaczął opisywać tamten samolot, mówiąc że jest długi, ale że porusza się tak szybko, że nie sposób rozeznać szczegółów. Valentisz przerwał nadawanie na około 30 sekund, w którym to czasie Robay ponownie zadał pytanie o rozmiary obcego e, tak, e, samolotu. Valentisz nagle powrócił na fonie i oznajmił, że obcy krąży nad nim i że ma błyszczącą srebrzyście, e, błyszczącą srebrzyście powierzchnię i zielonkawe światła. Po kolejnych 28 sekundach milczenia Valentiż poinformował, że tamten samolot zniknął. Nastąpiła kolejna 25-sekundowa przerwa włączności, po czym Valentiż zapytał, czy jest możliwe, że śledzi go samolot wojskowy. Robej popróbował bezskutecznie zdobyć informację o jakimś samolocie w tym rejonie. Zaraz potem Walentisz doniósł, że obcy zbliża się do niego z południowego zachodu. 29 sekund później, o 19.12 i 9 sekund, Walentisz powiedział, że ma kłopoty z silnikiem i że zmierza ku wyspie King. Po krótkiej przerwie dodał, zawis w powietrzu to nie jest samolot. Tak powiedział po prostu tak Walentisz o tym e, samolocie, że zawis w powietrzu to nie jest samolot. Po czym nastąpiło 17 sekund niezidentyfikowanych dźwięków, przypominających tarcie metalu o metal, aż wreszcie łączność została ostatecznie przerwana. Poszukiwania o godzinie 19.12 ogłoszono alarm. Walentisz nie przybył na lotnisko na wyspie King w spodziewanym czasie, to jest o 19.33. Rozpoczęło się więc poszukiwanie śladów ewentualnej katastrofy przez dwa samoloty rozpoznawcze p 3 Orion. Tylko tutaj od razu tak, no 19.02 ogłoszono alarm, a on nie przybył na wyspę o 19.33. Może tam była różnica jeśli chodzi o czasy, tak? ale no, no, mniejsza z tym. I teraz tak, akcja była kontynuowana przez kolejne dni aż do 25 października 1978 roku. Na powierzchni morza, mniej więcej w tym miejscu, z którego Walentisz ostatni raz kontaktował się z Robejem, odkryto plamę paliwa. Ale analiza pobranych próbek wykazała, że nie, był to, nie było to paliwo lotnicze. Nie znaleziono najmniejszych śladów samolotu posiadającego na wyposażeniu cztery kamizelki ratunkowe i automatyczny nadajnik radiowy, który emitowałby sygnały nawet ze znacznej głębokości. Ponadto cesna była tak skonstruowana, zbiorniki powietrzne, że po wodowaniu powinna była unosić się przez kilka, a nawet kilkanaście minut na powierzchni morza. Oficjalne śledztwo. W sprawie zaginięcia Walentisza oficjalne śledztwo przeprowadziło Australijskie Ministerstwo Transportu. Trwało dwa tygodnie, ale nie doprowadziło do ustalenia przyczyn. Raport z dochodzenia wskazywał, że przyczyn zaginięcia samolotu i pilota nie udało się ustalić, a także że prawdopodobnie zakończyło się śmiercią Walentisza. Do ostatecznego raportu opublikowanego 27 kwietnia 1982 roku dołączono zapis wszystkich połączeń radiowych z wieczora 21 października 1978 roku pomiędzy Delta Sierra Juliet, Valentich a wieżą kontrolną kontroli lotów w Melbourne Steve Rob. I teraz zapis rozmów radiowych. Końcowy raport dochodzenia w sprawie wypadku lotniczego. Eee, I tutaj poniżej znajduje się zapis rozmowy prowadzonych pomiędzy Valentiszem i Wieżą Kontroli Lotów na podstawie pierwszych trzech stron raportu australijskiego Ministerstwa Transportu. Eee, no i tam jest dokładny zapis. Tak, no nie ma sensu tego już po prostu cytować, tak, no bo tutaj najważniejsze praktycznie powiedziałem rzeczy, tak. Natomiast tak, dalsze wyjaśnienia, dziwne dźwięki. Podczas ostatniego połączenia Valentisza z Wieżą Kontroli Lotów w Melbourne. Taśmy wieży kontroli lotów zarejestrowały 17 sekund niewytłumaczalnych dźwięków, opisanych jako tarcie lub drapanie metalu o metal. Paul Norman i John Auschett otrzymali do przesłuchania oryginalne taśmy z ministerstwa, a później także dla porównania taśmy będące w posiadaniu ojca pilota. do Oshett, oddał kopię taśm do analizy Laboratorium Eremit, Ery, a Norman zawiózł identyczne kopie do USA, gdzie przekazał je do przebadania doktorowi Richardowi Hinesowi, byłemu specjaliście NASA AMES i profesorowi psychologii na Uniwersytecie Stanowym w San Jose w Kalifornii. Heines opisał dźwięki jako 36 osobnych trzasków zaczynających się i kończących łagodnym pulsowaniem i dodał, że nie było w nich dostrzeganej regularności tak, jak, tak, jak, tak w długości trwania jak i częstotliwości. Znaczenie tych dźwięków, jeśli takowe miały, nie dało się określić. Doniesienia o UFO. Po, 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 po podaniu w, media, w mediach informacji o zaginięciu Warentisza, różne osoby zaczęły zgłaszać, że były świadkami niezwykłych zjawisk na niebie w tej okolicy. Wśród zgłoszeń było 20 takich, w których świadkowie zeznali, że widzieli gwałtownie poruszające się zielone światło, a w jednym przypadku świadkowie, zna, świadkowie znajdujący się na le, w odległości 2 km na zachód od miejscowości Apollo, by, oświadczyli, że widzieli zielone światło śledzące lub ścigające samolot Valentisza, który w tym czasie schodził ostro w dół. Według ufologów zeznania te mają wyjątkowe znaczenie, jako że pojawiły się na kilka lat przed opublikowaniem w roku 1982 zapisu taśm, na których Valentisz opisywał niezidentyfikowany obiekt świecący jasnym, zielonym światłem. Czyli e ten mężczyzna zaginął, tak, lecąc praktycznie tym samolotem, ale te informacje o tym, że on mówi, że to nie jest samolot, tak, że to jest jakiś obieg latający, a to nie jest samolot, to się dopiero pojawiło kilka lat później, to było ukrywane. Natomiast świadkowie od samego początku mówili, tak, że po prostu widzieli to zielone światło i widzieli po prostu jakiś obiekt na niebie, i to jest ciekawa sprawa, także tu mamy dwa zeznania, niezależne od siebie, które potwierdzały, potwierdzały, tak, że to był jakiś dziwny obiekt, prawdopodobnie statek kosmiczny, tak. I teraz tak komentarz ojca Valentisza. Według agencji Association Press, e, Guido Valentisz, e, ojciec zaginionego pilota, powiedział, że ma nadzieję, że jego, iż jego syn e, został porwany przez UFO, a nie zginął w katastrofie. Ujmując to słowami, fakt, że nie znaleziono śladu po nim dowodzi, że UFO mogłoby tam być. Guido Valentich powiedział, że Association Press, yy, że jak, jak jego syn jako hobbysta interesował się UFO, zbierając informacje uzyskiwane od lotnictwa wojskowego, nie był kimś, kto zmyśla takie historie. No i teraz próby wyjaśnienia. Zaginięcie Walentisza można wyjaśnić różnymi przyczynami, zarówno prozaicznymi, jak i niekonwencjonalnymi. Możliwości konwencjonalnego wyjaśnienia zagadki istnieje możliwość, że Walentisz upozorował swoje zaginięcie, nawet biorąc pod uwagę 41 minutowy lot do, do przylądka Otway. Samolot wciąż miał wystarczająco dużo paliwa, by przelecieć jeszcze 800 km. Mimo idealnych warunków pogodowych samolot nie był ani razu namierzony przez radar, co powoduje wątpliwości, czy w ogóle był w pobliżu przylądka Otway. Policja z Melbourne otrzymała niepotwierdzoną informację o lekkim samolocie, który wylądował niedaleko od przylądka Otway, mniej więcej w tym samym czasie co zaginięcie Valentisza. Taka próba wyjaśnienia wzięła się stąd, co odnotowano zostało w raporcie, że Valentisz nie skontaktował się z lotniskiem na wyspie w celu włączenia tam oświetlenia pasa startowego. Z drugiej jednak strony powinien znaleźć się nad wyspą około 20 minut przed zachodem 21 października słońce w Hobart, Tasmania zachodzi o 19:41 a nad wyspą King minutę później, a więc oświetlenie pasa nie było niezbędne. Inna próba wyjaśnienia sprowadzała się do tego, że Walentisz mógł w pewnej chwili ulec dezorientacji i leciał głową w dół. To, co widział mógł, mogło być odbiciem w wodzie jego własnych świateł wkrótce potem rozbił się o powierzchnię morza. Ta teoria została szybko odrzucona przez specjalistów, którzy twierdzili, że Cessna 182, jako górnopłat ze zbiornikami paliwa w skrzydłach, nie jest w stanie wykonać takiego manewru. W roku 2000 prywatne śledztwo doprowadziło do wniosku, że Valentisz miał problemy z silnikiem i rozbił się w morzu. Wersja ta opiera się na wiedzy o silnych prądach w cieślinie Bassa, które mogły spowodować szybki dryf lekkiego samolotu daleko w morze, gdzie ostatecznie zatonął. Pojawiły się również sugestie, że napotkał na swojej drodze i w rezultacie tego został przez nich zamordowany, przemytników, narkotyków, że został zabity uderzeniem pioruna, a nawet, że jego rozmowy z wieżą kontroli lotów były wstępem do popełnienia spektakularnego samobójstwa, co kłóci się z tym, że Valentich całkiem szczęśliwe życie. W roku 1992 jeden z czołowych UFO-sceptyków, Filip J. Klaas, Wysuną nawet hipotezę, że Valentis sam był przemytnikiem narkotyków i padł ofiarą wojny gangów za to twierdzenie Klas został za to twierdzenie Klas został pozwany do sądu przez krewnych Valentisza. no nie no to już dosyć radykalne tak naprawdę twierdzenie tak no dwudziestoletni pilot członkiem gangu miałby tam walczyć i tak dalej jeszcze po prostu miał być jakiś tutaj tak spisek na niego nie, nie no raczej to po prostu to, to takie, taką hipotezę te ja od razu odrzucę, raczej to jest mało prawdopodobne no i mamy też hipotezy niekonwencjonalne. Niekonwencjonalne próby wyjaśnienia zagadki to głównie sugestie ufologów, którzy uważają, że pilot został uprowadzony, samolot w jakiś, w jakiś sposób zniszczony przez UFO. Spekulacje, że w sprawę zamieszane było UFO wspiera kilka dodatkowych czynników, jak ostatnie war rozmowy Valentisza z wieżą kontroli lotu, w którym wyraźnie opisał obcy pojazd jako nieruchomy i nie samolot, Niewyjaśnione dźwięki w ostatnich sekundach połączenia, jak również znaczna ilość doniesień UFO w tym samym miejscu i czasie, ja więc tutaj. E, właśnie tak podaje takie informacje podaje tutaj właśnie Wikipedia. Tylko pytanie też jest takie, tak? No, załóżmy, że przyjmujemy tutaj tam wersję dotyczącą UFO, tak? Odrzucamy tamte wersje. No to tak. No ale to co? Po prostu jego porwali a samolot zniszczyli. Porwali go samolotem. Jak to zrobili fizycznie, że go po prostu porwali, tak? No istnieją na przykład takie teorie, które mówią o tym, że te statki kosmiczne, one tak szybko się poruszają, bo jakby funkcjonują na, funkcjonują, funkcjonują one jakby na zasadzie magnetycznej przyciągania plusy i minusy. No nie wiem, jak to miałoby być dokładnie po prostu funkcjonować, tak? Natomiast no to też byłaby pewnie technika kosmiczna, tak? Ale przyjmując taką teorię, być może na tej zasadzie właśnie ten statek kosmiczny podleciał do tego samolotu, przyciągnął go jako magnes i porwał go do, tak? Do, gdzieś do Wszechświata, czy na inną po prostu planetę. Być może to w ten sposób właśnie wygląda. Oczywiście, oczywiście to jest po prostu bardzo taka futurystyczna, tak? Można pamiętać w, w, taki trochę wersja samolotu, science fiction. Natomiast no, jeżeli porwali go, no to po prostu, tak, jeżeli nie zginął w katastrofie jakkolwiek, tak, czy piorun go uderzył, czy, czy po prostu jakiś samolot wojskowy go zestrzelił, czy tak dalej, no to pytanie jest takie, czy na przykład UFO porwało jego samolotem, jego samego, no tak. Kolejna sprawa, jeżeli nawet pojawiły się takie missing time, porwania praktycznie, tak, tutaj przez istoty pozaziemskie, no to ci ludzie po jakimś czasie wracali na Ziemię. To dlaczego on na przykład miałby nie wrócić na Ziemię, tak? dotychczas nie został odnaleziony zagadka, tak? Od lat 70, od 78 roku do teraz, kiedy to nagrywam, to jest 2024 rok, no to praktycznie 46 lat, tak? Mija tamtego czasu, tak? No więc to jest ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że jakby tam był samolot wojskowy w tym rejonie, w tamtym czasie, na pewno byłoby to na radarach, zostałoby to gdzieś po prostu prędzej, czy później opisane, tak? Nawet wydaje mi się, że po tylu latach byłoby to opisane przez jakiegoś wojskowego, który zajmował się radarami, czy jakimś kwestią lotnictwa, lotnictwa przeszedł na emeryturę i by powiedział, no nie, no rzeczywiście w tamtym czasie leciał jakiś myśliwiec, tak, być może go zestrzelił po prostu, bo przelatywał zbyt blisko i tak dalej. Prędzej czy później taka informacja by wyszła, tak, do y, opinii publicznej. Ktoś by po prostu taką informację przedstawił. No więc dla mnie jest to na pewno zagadkowe zaginięcie tego człowieka. Straszna sprawa tak naprawdę dla tego ojca, tak, bo on tak naprawdę nie wie, czy ten jego syn żyje, czy też nie, czy zginął, tak. Sam ten ojciec mówi, że po prostu wolałby, żeby po prostu został porwany przez UFO, niż tam y, miał zginąć. Natomiast, no, jeżeli nawet były to po prostu porwania przez UFO, tak, y, czy uprowadzenia, to ci ludzie później wracali a tutaj no dziwna zupełnie sprawa co takiego się wydarzyło oczywiście zawsze wszystko można zrzucić na garb to był młody człowiek tam 20-letni miał to 150 godzin na lotu niedoświadczony wziął samolot po prostu poleciał może jakaś była anomalia pogodowa tak tak tam było to światło być może widział to światło odbite praktycznie w morzu i tak dalej no ale te teorie zostały potem obalone tak te teorie zostały po prostu obalone więc co takiego się wydarzyło a jeżeli nawet istoty pozaziemskie miałyby go porwać i także ten samolot być może ten samolot w jakimś stopniu był im do czegoś potrzebny. Być może po prostu ten samolot miał jakiś, nie wiem, stop metalu, który potrzebują istoty pozaziemskie w tam, na, na, na tamtym świecie, tak? W, w ich po prostu galaktyce, w ich przestrzeni. Tak? No więc to jest też ciekawa sprawa, dlaczego doszło właśnie do tego zaginięcia i jakie są okoliczności, jeśli chodzi o to, znaczy jaka jest po prostu prawda dotycząca tego zaginięcia, tak? Wydaje mi się, że teraz też po prostu po latach przy tej technice to w jakiś sposób zostałyby odnalezione? Czy szczątki tego samolotu, no tam też była kwestia, właśnie, że tam była plama, jakaś po prostu paliwa, tak? Potem zostało to odrzucone, że to wcale po prostu nie jest od tego samolotu, i tak dalej. No ale kuczę, no taki samolot, no to nie jest jakiś mały samolot. No jak on nawet by się rozbił po prostu w tej wodzie, to jakieś po prostu szczątki by prędzej czy później zostały, jakieś po prostu fragmenty zostałyby to odnalezione, tak? No więc nie wiadomo jedna wielka zagadka. Są teorie za tym, że to było porwanie UFO, są teorie przeciw. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Niewątpliwie bardzo enigmatyczne, zagadkowe tutaj po prostu kwestia dotycząca zaginięcia tego człowieka. Piszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko. Na pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.